Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to powtórzenie wiadomości funkcja. Na początek cała teoria, która się w tym dziale przewijała nam. Dziedziną funkcji danej wzorem y, dziedziną funkcji danej wzorem y równa się w od x jest zbiór wszystkich argumentów, dla których wzór ma sens, tak? Czyli to są wszystkie x, które macie rysunek na przykład, to dla których macie narysowany wykres funkcji. Jeżeli we wzorze funkcji występuje ułamek, należy pamiętać, że wyrażenie w mianowniku nie może przyjmować wartości 0. Jak macie określić, macie jakiś wzór funkcji, macie określić dziedzinę tej funkcji, to jeżeli jest mianownik, to mianownik musi być różny od 0. I wyrzucacie wtedy z dziedziny funkcji wszystkie liczby, do których mianownik by się zerował. A jeżeli będziecie mieć na przykład pierwiastek we wzorze funkcji, to musicie pamiętać, że to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe bądź równe 0. I to jest dziedzina tej funkcji. Liczby x, dla których to, co pod pierwiastkiem, wtedy jest większe bądź równe 0. Czasem może być taki wzór funkcji, gdzie jest to połączone. Czyli, że mamy coś, że w mianowniku mamy na przykład pierwiastek. Jakbyście mieli w mianowniku pierwiastek, to wtedy to, co pod pierwiastkiem, musi być większe od 0. No bo równe też nie może być, bo dzielić przez 0 nam nie wolno. Miejscem zerowym funkcji y równa się f od x nazywamy taki argument x, że f od x równa się 0. Czyli miejsca zerowe są to te punkty, w których wartość funkcji wynosi 0. Te x, dla których wartość funkcji wynosi 0. Jakbyście mieli narysowany wykres funkcji, to są miejsca, w których przecinamy oś x-ów. No i zbiór wartości funkcji to zbiór tych wszystkich y-ków należących do y, dla których istnieje taki argument x należący do x, że f od x równa się y. Tak, to są wszystkie y-ki, dla których wszystkie wartości, które przyjmuje nasza funkcja. No i tak, funkcja wzrosnąca, jeżeli wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji rosną. I malejąca, jeżeli wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji maleją. No i teraz sobie może narysujmy jakąś przykładową funkcję na wykresie i próbujemy określić dla niej parę rzeczy. O, nie gruba wyszła mi, no ale. No i teraz tak. Może monotoniczność na początek, tak? Albo dziedzinę. O, dziedzinę macie odkąd? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli od minus szóstki do raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem do dziewiątki. Czyli dziedzina byłaby od minus szóstki do dziewiątki. Czyli tu by były kółeczka otwarte, to wtedy byłyby tutaj otwarte nawiasy i te punkty nie należą po prostu do dziedziny. Teraz co? Zbiór wartości funkcji, czyli f od dziedziny. Od najniższego punktu. Raz, dwa, no przypuśćmy, że to jest minus 3. Minus 3, o, dotąd, czyli do raz, dwa, trzy, cztery, do piątki, do najwyższego. To jest zbiór wartości funkcji y, od najniższego punktu do najwyższego. Później, jaka by była wartość na przykład najmniejsza tego wykresu? No to wartość najmniejsza jest minus 3 i przyjmujemy ją dla x równego 0 i tam 9. A wartość największa byłoby 5 dla x równego minus 3. Teraz jaka ta funkcja jest? Tutaj jest... Widzicie, idziemy pod górkę, czyli jest to rosnąca. Wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji rosną. Później tu jest malejąca. Czyli wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji maleją. Tu znowu wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji rosną, czyli jest rosnąca. A tu znowu maleją. A stała to byłaby na przykład taka. To jest stała. Tak, taka stała. Jeszcze z teorii mieliśmy przesunięcia wykresów funkcji o wektory. I teraz tak, jak za wykresem funkcji dodajecie,
liczbę, to przesuwacie wykres funkcji w górę o tyle, o ile dodajecie. Jak odejmujecie, to przesuwacie w dół o tyle, o ile odejmujecie. A jeżeli to przez ta liczba siedzi przy samym x, a nie jest za całym wzorem funkcji, to wtedy przesuwacie albo prawo, albo lewo. I tak, jak odejmujecie jakąś liczbę wtedy przy x, to idziecie w prawo. Jak dodajecie jakąś liczbę przy x, to idziecie w lewo. Oprócz tego mieliśmy jeszcze symetrię względem osi OX i względem osi OY. Czyli jeżeli jest f od x przechodzi w minus f od x, to jest symetria względem osi OX. A jeżeli funkcja zamienia się w f od minus x, to mamy symetrię względem osi OY. Teraz możemy przejść do zadań. Mamy do rozwiązania test składający się z 7 zadań. Pierwsze zadanie. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej i resztę z dzielenia przez 4. I a to jest f od 129. No tak, 129 podzielimy przez 4, to jest 32 1/4, czyli reszta z tego dzielenia wynosi 1. No to teraz sprawdźmy, która z tych wartości też daje nam resztę 1. No bo jaki będzie zbiór wartości tych funkcji? X to są wszystkie liczby naturalne, dziedzinie, a zbiór wartości funkcji, jakie może przyjmować liczby? No reszty z dzielenia przez 4, czyli 0, 1, 2, 3. Takie mogą być liczby. No to tu mamy 1, dlatego jest jedynka wartość. Czyli f od 129 da nam dokładnie 1. No i pytanie, która z tych liczb da nam dokładnie tyle samo. Sprawdzamy po kolei. F od 39, czyli 39 dzielicie przez 4. 39 przez 4, 4 razy 9, 9, 24, 9, 9, bo 4 razy 9 jest 36 i 3 czwarte, czyli 3 reszty będzie. Potem F w B, to by było A. W B mamy 79 przez 4. 15, nie 16, już liczę, 79 przez 4, 20 za dużo, 15 za mało, 19, o, 19 razy 4, to będzie tam 76 i 3 czwarte też reszty. Później mamy C, czyli 99, czyli 99 dzielimy przez 4. 21 to by było 80 za mało. 99 przez 4 będzie 24, tak, będzie 24, bo 4 razy 4 będzie 16 i 4 razy 2, 8, czyli 96 i 3 czwarte też reszty, czyli też odpada, bo nie jest tyle samo co tu. No i D nam została, no to już musi być 109 przez 4. 109 przez 4 to będzie 25, to będzie 100, czyli pewnie będzie 26. 26, tak, 26 będzie, bo 26 razy 4, a może nawet więcej, 27 pewnie będzie. 27 razy 4, 4, 7, 21, 1, 2 dalej, 4 razy 2, 8,
A2 to 100, to on za mało nawet. 20, 109, 4, 27. O Boże, 4 razy 7, 28, już godzina robi. 28, tak, 108, czyli dobrze, czyli będzie 27 i 1 czwarta, czyli tu będzie reszty. Tu będzie reszty 1. Czyli tyle samo co tutaj, dlatego odpowiedź D. Drugie. Do wykresu funkcji należy punkt. No wystarczy popodstawiać te punkty i sprawdzić, gdzie lewa będzie równała się prawej. No to co? Na początek podstawiamy punkt A. Drugie. A równy minus 2, 0. Czyli będziemy mieć tak, za y 0, a za x minus 2, minus 2, dodać pierwiastek z minus 2 do kwadratu. To jest minus 2, dodać minus 2 do kwadratu to jest 4, pierwiastek z 4 będzie, czyli minus 2 plus 2, a to się równa 0. Lewa równa się prawej, czyli będzie punkt A. Jedna odpowiedź w teście tylko jest prawidłowa, więc nie musimy sprawdzać kolejnych. Zadanie trzecie. Jeśli zbiór D jest dziedziną funkcji, to no to trzeba sprawdzić, jaka jest ta dziedzina tej funkcji. Jest to pierwiastek, czyli to, co pod pierwiastkiem, minus 3 czwartych, musi być większe bądź równe 0. Czyli 6 musi być większe bądź równe od 3 i 3 czwarte x, tak? Przenosimy sobie x na drugą stronę. Zamienimy na ułamek niewłaściwy. 3 razy 4, 12 plus 3, czyli mamy 15 czwartych x. Podzielimy przez 15 czwartych. Czyli będziemy mieć 6. Dzielenie zamieniamy na mnożenie. Odwracamy drugi. Wrócimy przez 3, 2, 5. 2 razy 4, czyli mamy 8 piątych x, a 8 piątych to jest 1 i 3 piąte. Czyli x należy od minus nieskończoności do 1 i 3 piąte. No i teraz która odpowiedź? No to co? Minus trójka, ok, należy do tego przedziału, czyli nieprawda. Minus 1 i 1 piąta, 1 czwarta, minus 1 i 1 czwarta też należy, bo my mamy aż do 1 i 3 piątych. No to co teraz? 1 i 3 piąte też należy do dziedziny, ale 1 i 4 piąte to jest więcej niż 1 i 3 piąte i to już nie należy do dziedziny, więc będzie C, jest prawdziwe. Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji. Cztery rozwiązania ma równanie. No wystarczy prowadzić prostą w punkcie, który nam podają. Jak poprowadzimy prostą, y równa się 0, to jest oś x i rozwiązań mamy ile wtedy? 1, 2, 3. Czyli tu są 3. Na 1 czwartej wysokości, czyli gdzieś tu jak poprowadzimy, to przetniemy wykres w raz, 2, 3, 4, 5, w 6 miejscach. Jak poprowadzimy na jedynce, to przetniemy raz, dwa, trzy, cztery razy. A na czwórce to by było raz, dwa, trzy, cztery, tam w górze to nawet tutaj nie ma, ale to idzie tam dalej, więc dwa razy byśmy pewnie przecięli. No to cztery rozwiązania ma równanie C. Wykres funkcji G można otrzymać przesuwając wykres funkcji F. Gdzie i o ile? No to g to f od x to jest 2x plus 2. I tu można sobie dwójkę wyciągnąć przed nawias i wtedy wiemy, że to była funkcja x plus 1. I tak samo w tej g od x wyciągniemy sobie dwójkę przed nawias, czyli będziemy mieć x plus 2, tak? 2 razy x, 2, 2 razy 2, 4. 2 razy x, 2, x, 2 razy 1, 2. No i teraz o ile przesunęli? Skoro było 1, a jest plus 2, to musieli przesunąć o jedną jednostkę, ażeby dodało, a nie odjęło, no to w lewo.
o jedną jednostkę w lewo, tak? Bo plus 1 dodali. Wykresy funkcji f, g, h, k otrzymano przez odpowiednie przesunięcie wykresu funkcji y równa się 6x kwadrat. Zadaj mi, które jest prawdziwe. To jest ta wyjściowa. No i ta to jest raz, dwa, o 3 przesunięta. I jakby wyglądała? Czyli y by było 6, x przesunięte o 3, czyli plus 3 do kwadratu. Jak to rozwiniemy ze wzorów skróconego mnożenia, to to jest 6. Pierwsze do kwadratu, czyli x kwadrat, dodać 2 razy pierwsze razy drugie, czyli 2 razy x razy 3, czyli 6x i dodać drugie do kwadratu, czyli 9. No i sprawdźmy, czy któraś odpowiedź taka jest. Pierwsza nie, b pasuje, no to zaznaczamy już sobie b, że g, i to byłaby ta g od x, tak? Czyli g od x to jest dokładnie ten, reszty już nie musimy sprawdzać, ale one by nam nie pasowały. Do wykresu funkcji f należą punkty, aha, bo dlaczego by nie pasowały? Bo tutaj musiałby być plus, wtedy f by na przykład pasowała, bo ona jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli plus 6. Czyli tu musiał być we wzorze plus, tak jak tu. Wtedy by pasowało. Tutaj tak samo musiałby być h, to h poszło o plus 1, czyli tu też musiałby być plus. A k jest w ogóle źle, bo ten kwadrat powinien być tutaj. Do wykresu funkcji f należy punkt. Wynika stąd, że do wykresu funkcji należą punkty. No to najprościej jest wziąć sobie układ współrzędnych i zaznaczyć te punkty. Stawimy sobie układ. I zaznaczymy punkciki. Minus 6, minus 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, dwa, trzy, cztery, tu. I 0, minus 2. 0, minus 2, czyli tu. No i co? Odbijamy symetrycznie względem osi Y. Czyli jak mamy tu minusa, to względem Y. Czyli to, co było po lewej, to idzie na prawą. 2, 4, 6, czyli 2, 4, 6. Czyli ten punkt będzie tu. Czyli jak tu miał minus 6, minus 4 współrzędne, no to teraz ma 6, minus 4. Ten leży na osi, więc zostaje dalej 0, minus 2. Czyli mamy 6, minus 4 i 0, minus 2, a to jest odpowiedź B. Jakbyśmy odbijali symetrycznie względem osi x-ów, to zmieniałaby się współrzędna y-owa wtedy, czyli by było minus 6, 4 na plusie. To tyle na dzisiaj. Życzę miłej nauki.